Były wiceminister spraw zagranicznych pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Jak pisze Rzeczpospolita, Paweł Jabłoński miał przyznawać miliony złotych w konkursach takim organizacjom, które nie dostały rekomendacji komisji konkursowej. Marta Abramczyk już teraz z nami. Marto, o jaki konkurs chodzi i o jakie kwoty przede wszystkim? Pomoc humanitarna 2023 to jest ten konkurs, to jest ten projekt, natomiast jeżeli chodzi o kwoty, to tutaj ponad 7 milionów złotych miało być przyznanych różnym organizacjom, którym, no i właśnie tutaj pojawia się to podstawowe pytanie, a odpowiedź na nie czytamy m.in. w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która wskazuje, że ma zastrzeżenia do tego, czy rzeczywiście te pieniądze, publiczne pieniądze były przyznawane w sposób sprawiedliwy. Dlatego, że istnieje podejrzenie, że pieniądze dostawały organizacje w jakiś sposób powiązane politycznie z Prawem i Sprawiedliwością, a nie te, które rekomendowała komisja konkursowa. Teraz czytamy raport Najwyższej Izby Kontroli, ale już wcześniej tą sprawą zajmowali się politycy lewicy, którzy przeprowadzali kontrolę poselską i to nie wszystko, co w tej sprawie zamierzają zrobić. Posłuchajmy. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, na ile te rozdysponowane już rok temu środki zostały wydane. Czy te programy zostały zrealizowane, czy te projekty zakończyły się sukcesem, czy te środki były wydane mądrze, ale to jest działanie prokuratury w stosunku do poszczególnych organizacji, czy to fundacji, czy to stowarzyszeń, bo bez tego no też jakby pokazujemy, że państwo jest bezzębne i nie chce ścigać osób, które otrzymały te środki publiczne w nieuczciwy sposób. Ciekawym, jeśli mogę użyć takiego słowa, przypadkiem jest stowarzyszenie z Lubelszczyzny, które otrzymało w ramach tego konkursu ponad 500 tysięcy złotych, a od komisji konkursowej dostało, uwaga, 0 punktów, 0 na 100, które mogła przyznać komisja, mimo to te pieniądze do tego stowarzyszenia popłynęły. A inne organizacje, które dostały zdecydowanie więcej punktów od komisji konkursowej, tych pieniędzy nie dostały. Dlatego, że jak czytamy w raporcie NIK, komisja konkursowa przygotowała listę 10 organizacji rekomendowanych przez komisję konkursową właśnie. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sam ówczesny wiceminister, wziął pod uwagę tylko 3 organizacje z tej listy i one dostały pieniądze. Natomiast 7 pozostałych, no to już tutaj, mówiąc kolokwialnie, chyba inwencja twórcza samego wiceministra. Na pewno nie rekomendacja komisji konkursowej. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ja pytałam dziś tutaj w Sejmie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, czy takie przyznawanie publicznych środków, nie zważając na rekomendacje komisji konkursowej, jest sprawiedliwe? Posłuchajmy, co usłyszałam. Od pewnego czasu mam takie wrażenie, że Najwyższa Izba Kontroli straciła wiele na takiej prawdomówności. Kiedyś Najwyższa Izba Kontroli to była coś, instytucja bardzo ważna i taką ważną instytucją no, była. A później po jakimś czasie stała się takim moim zdaniem w wielu miejscach takim narzędziem politycznym. Mówię to z doświadczenia, bo jak słuchałem wypowiedzi inspektora Najwyższej Izby Kontroli na konferencji prasowej, który kłamał w sprawie raportu dotyczących handlu zbożem, zatrzymaniem zboża z Ukrainy, dotyczyło to mnie osobiście, to w moich oczach Najwyższa Izba Kontroli wiele straciła i on wiedział o tym, że kłamie. Dlatego są od tego odpowiednie organy, proszę sprawdzić, ale nie wierzę w to, że jakiekolwiek środki nie trafiły, nie zostały wykorzystane dobrze dla społeczeństwa. Brak wiary w raporty Najwyższej Izby Kontroli. W związku z tym ja próbowałam zapytać u samego źródła, u byłego wiceministra Jabłońskiego, co on na to, na jakiej podstawie były te środki przyznawane. Dziś przez cały dzień nie odebrał ode mnie telefonu, ale jego wypowiedzi są cytowane w tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Właśnie tam były wiceminister wspomina o tym, że w tej chwili no nie jest w stanie za dużo na ten temat powiedzieć, dlatego że nie pamięta, nie ma dostępu do dokumentu, więc nie jest w stanie tego teraz dokładnie przeanalizować, natomiast zapewnia, że taka analiza projektów była dokładnie prowadzona. A pytania w tej sprawie zadawała Marta Abramczyk. Bardzo dziękuję za Twoją relację.